kochani. Dzisiaj będzie dość długo wyczekiwany filmik przez niektórych, a mianowicie filmik o usuwaniu zęba mądrości, czyli ósemki. Nie jest to film, który mógłby się podobać każdemu, także jeśli ktoś nie jest zainteresowany tego typu tematyką, po prostu radzę przełączyć i obejrzeć jakiś inny mój film. Także ze mną to było tak, że ja po prostu miałam dwa zęby mądrości, dwie ósemki na dole i nie było miejsca dla tych ósemek. A żeby było gorzej, rosły jeszcze tak, w siódemki. Nie było innej opcji, żeby je usunąć, bo po prostu nie było miejsca i wybiłyby mi siódemki, które by później też wypadły. Tutaj dam zdjęcie, jak to wyglądało. Dlatego musiałam po prostu usunąć te zęby. Byłam pierwszą pani doktor z publicznego, że tak powiem, ośrodka i po prostu tak mi nagadała, że po prostu byłam taka zaryczana, taka przerażona. Mówiła mi, że o, to bardzo skomplikowana operacja, to będzie bardzo trudne i ona nie jest pewna, czy ona się tego może podjąć, bo może mnie odesłać do akademii z niedokończonym zabiegiem, że będzie trwało właśnie to po 5 godzin i temu podobne, że mogą być powikłania i tak mnie nastraszyła, że ja po prostu no nie chciałam do niej iść, nie ukrywam, że nie chciałam, rozpłakałam się, jak tylko wyszłam z gabinetu, bo byłam po prostu tak przerażona i znalazłam z mamą lekarza prywatnego, poleconego przez mamę koleżankę i on twierdził, że nie jest to trudna operacja i że sobie z nią jak najbardziej poradzi. Umówiliśmy się na pierwszy zabieg 8 czerwca i wyglądało to tak, że byłam po prostu no, przerażona, tak mi serce waliło, że nie mogłam wytrzymać. Na początku wiadomo, płukałam usta jakimiś płynami, usiadłam na krześle i no, zbliżał się moment, w którym miałam strzyknąć znieczulenie. Byłam taka przerażona, że zaczęłam po prostu na tym fotelu siedzieć i ryczeć. Zaczęłam ryczeć, ale nie było to jakieś takie paniczne ryczenie. Po prostu dawałam robić sobie wszystko, co musieli zrobić, ale z oczu cały czas leciały mi łzy, po prostu ze strachu. Wybrałam ósemkę po bodajże lewej stronie, bo wydawało mi się, że jako pierwsza będzie lepsza, bo czułam, że ona jest jednak mimo wszystko trochę bardziej wybita, także doktor zaczął od niej. Cała operacja trwała jakieś półtorej godziny ponad i na początku wstrzyknął mi znieczulenie. To było takie uczucie lekkiego nakłucia. Było czuć, że kuje ci igłą, no ale przy tych wszystkich emocjach nie odczuwałam jakiegoś bólu czy czegośkolwiek. Jak znieczulenie zaczęło działać, to zaczęłam czuć, jakbym, nie wiem, jakby mój policzek był martwą tkanką, język w połowie tak samo. I właśnie tak było, że broda w ogóle czułam, jakbym broda mi, jakby mi ktoś, nie wiem, nie czułam w ogóle niczego. Brody, języka prawie nic nie czułam. I początek operacji był dla mnie zadziwiająco w porządku i nie bolało mnie w sumie nic, prawie nie czułam. Na początku doktor wziął taki nożyk i rozcinał mi dziąsło w miejscu, gdzie wyrastała ósemka, bo była w środku, nie była nawet wybita. Także rozcinał ją, tą skórę i później zaczynał próbować wyrwać tego zęba. Ja nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale z tego, co ja czułam, to czułam, jakby wziął taki śrubokręt i tym śrubokrętem mi tak dubał w tym, kręcił. No ale czułam, jakby mi ktoś wbijał śrubokręt i nim tak obkręcał mi wokół. No po prostu nie było to przyjemne. I ten ząb był wyciągany bodajże tak kawałek po kawałku. W środku operacji zaczęło już się robić trochę gorzej, bo zaczęłam... Ten ząb był zadziwiająco bardzo głęboko. Także zaczęłam czuć po prostu w którymś momencie, co doktor mi robi. I zaczęłam jakby, próbowałam mu to powiedzieć, ciężko było się odezwać, bo wiadomo, kiedy ostrymi narzędziami ktoś dubie ci w buzi, to ciężko jest mu odpowiedzieć. No ale jakoś tam zamruczałam i wyjął to wszystko i powiedział, że mogę teraz powiedzieć i tam wybrzdąkałam, że zaczynam czuć, że jest za głęboko, więc dokuł mi po prostu znieczulenia i tak z kilka razy mi dokuł znieczulenia. Aczkolwiek w połowie właśnie też już byłam taka obolała, przerażona i wszystko mnie bolało i po prostu było okropnie.
pod koniec operacji to już byłam taka naprawdę, łzy mi leciały z oczu, byłam cała spocona, było mi strasznie tak gorąco, czułam ciarki na plecach. I jak już był ten moment po ponad półtorej godziny, kiedy doktor wyjął tego cholernego zęba, to po prostu poczułam taką ulgę, że nigdy nie czułam większej ulgi. Później jeszcze wydobył coś tego typu, to było chyba takie małe coś. I wyglądało jak taka skóra, nie wiem, to było coś, co trzeba usunąć, żeby w tym miejscu nie powstał kolejny ząb. W każdym razie usunął mi to. I zaczynał mnie zszywać. Zszywanie, porównanie do tego wszystkiego, co przeżywałam w trakcie operacji, jak mnie kroili, dubali mi tym i wsadzali mi pełno narzędzi naraz do buzi, że po prostu nie miałam tam miejsca i bolały mi już policzki i już mi tak się wszystko rozciągało i tak ała, ała. No to dla mnie zszywanie już było takim tylko cyk, cyk, no jakieś tam ukucie, ukucie i już byłam taka... Pod koniec w ogóle zaczęłam tak jakby płakać ze szczęścia, że już jest koniec, aczkolwiek no byłam, nie wiem, chyba wyrzuciłam z siebie to wszystko, co było w trakcie operacji, bo nie było naprawdę przyjemne. No świadomy jesteś, że cię kroją, kroją ci w buzi, grzebają, no... Ogólnie mój lekarz był naprawdę świetny i nigdy bym go nie zamieniała na innego. Bardzo mnie wspierał przez całą operację, cały czas mówił, że spokojnie, niczym się nie martw i tego, temu podobne. Ogólnie powiedział, że byłam bardzo dzielna, bo miał pacjentów, którzy się mu wyrywali, którym trzeba było trzymać głowę, czy coś tego typu, jak dobrze pamiętam. No, ja po prostu od samego początku nie panikowałam, tylko od razu dawałam sobie robić wszystko i jedyne, no łzy leciały mi z oczu i to jest jedyny minus. Później jak wróciłam do domu, znieczulenie trzymało mnie jeszcze przez jakiś czas. I leciała mi krew tak przez bodajże 2 godziny, plułam na serwetki, na chusteczki, bo po prostu no, nie potrafiłam połknąć śliny. Ha, właśnie, zapomniałam. Jeszcze po operacji miałam taki gazik wsadzony, ale go się wyciągało po pół godziny, także w razie co ten gazik wyciągnęłam. I przez 2 godziny właśnie leciała mi jeszcze krew, później przestała. No i ogólnie, jak już zeszło ze mnie znieczulenie, to czułam, jakby mi ktoś zszył gardło z policzkiem i z językiem. I ogólnie każde słowo sprawiało mi ogromny ból i nie byłam w stanie przełknąć śliny, dlatego już jeszcze przez dłuższy czas plułam po prostu do chusteczek i miałam cały czarny kosz chusteczek z krwią i ogólnie nie było to przyjemne. Bo później spuchł mi policzek po prostu bardzo, jak wyglądałam, jakbym sobie tam napakowała pełno jedzenia, jak taki dosłownie chomik i wyglądałam koszmarnie. No i ta opuchlizna była naprawdę spora i trzymała mnie jakoś tak przez ponad tydzień. Nie byłam w stanie przez pierwsze dni w ogóle zjeść nic normalnego. Przez kilka dni jadłam jakieś zupki, jakieś kaszki, zmielone truskawki, że już po prostu na truskawki patrzeć od tego czasu nie mogę. No i bardzo marzyłam o tym, żeby zjeść jakąś zapiekankę, kanapkę, coś normalnego. Po prostu to było dla mnie takie, no, okropne. To było w trakcie szkoły jeszcze, także do szkoły nie szłam, bo nie byłam w stanie... Kolejna operacja była 22. To już była druga operacja usuwania kolejnego zęba. I myślę, że z jednej strony była ta operacja lżejsza, jeśli chodzi o moją psychikę, a z drugiej strony była gorsza, bo ten ząb był ponoć trudniejszy. Z tego, co mówił doktor, ten ząb był o wiele trudniejszy od pierwszego, ale że... Wiedział mniej więcej, czego się może spodziewać po pierwszej operacji, to już wiedział, jak działać. Ta operacja trwała gdzieś godzinę, 10 minut, coś takiego, także trwała trochę krócej. Aczkolwiek ząb był bardzo głęboko, o wiele bardziej głęboko niż tamten. I ogólnie obydwa zęby były ogromne i powiedział mi, że gdyby ten korzeń się jeszcze tak, jakby to powiedzieć, zrobił większy, to wtedy już by było po prostu pozamiatane, wtedy nie wiedziałby, czy na pewno by były w stanie mi pomóc. Aczkolwiek doktor był bardzo dobry i chyba tylko jeden raz w swojej karierze nie był w stanie jednego zęba usunąć. No, operacja przebiegła podobnie jak za pierwszym razem, aczkolwiek czułam, że tego zęba dłużej nie są w stanie wyciągnąć. Wszystko mnie bolało. Doktor już był taki, tym razem był taki bardziej podenerwowany, zmęczony, bo to była już późna godzina i no nie dokuwał mi tego znieczulenia, ale
Powiem wam, że nie bałam się tak za drugim razem, bo już wiedziałam, czego się mogę spodziewać, wiedziałam, na co mam się szykować. No i operacja przebiegła podobnie jak tam, ale była jeszcze, no czułam jeszcze gorszy ból, jeszcze gorzej się czułam niż na początku, bo wiadomo, tak samo przykraja, dubię tym, ja mówię na to śrubokręt. Jedna pani mi tam właśnie lusterko wsadzała, jeszcze rurkę, wiadomo, krew trzeba było odsysać i tu mnie w ogóle strasznie bolało, nie miałam jak tego powiedzieć, bo bolało mnie z tej strony nie dlatego, że mnie kroił, tylko dlatego, że ona mi jakby tak naciągała skórę i mnie to cholernie bolało, się czułam jakby mi ktoś rozcinał policzek. Znaczy nie policzek, tylko tutaj pomiędzy ustami tą taką tą. No i operacja się zakończyła, ja już byłam taka wstrząśnięta, no z jednej strony się cieszyłam, że mam to za sobą, a z drugiej strony byłam jeszcze taka obolała, przerażona. Pierwszym razem też miałam przypisany antybiotyk, o czym zapomniałam wspomnieć, i leki przeciwbólowe, wzięłam tam kilka tabletek może. I właśnie, i najważniejsza rzecz, to może wam powiem teraz, w trakcie tych operacji na pewno brałam... Multilac, to był na antybiotyk bodajże, jakieś tam kapsułki, i Antidol, to na bóle. I jeszcze od razu mówię, w trakcie jak goi ci się wszystko, to trzeba przykładać zimny okład i policzek, żeby się nie zmroził, trzeba smarować czymś tłustym, nie kremem Nivea, bo jest to krem nawilżający, tylko kremem po prostu tłustym. Ja polecam wam wazelinę białą kosmetyczną. Ona jest moim zdaniem najlepsza, bo jest tłusta, ma konsystencję dość tłustą, także jak przykładasz lód, to przynajmniej nie zamrozi ci się policzek. Za drugim razem opuchlizna. Tak, karetka jedzie. Za drugim razem opuchlizna była mniejsza o wiele, aczkolwiek były różne nieprzyjemne powikłania, gdyż kiedy już myślałam, że mogę zacząć jeść i troszeczkę mi ta opuchlizna jakby zeszła tak z początku, to okazało się, że spuchło mi bardzo dziąsło i to dziąsło nachodziło mi na siódemkę i tak jakby dziąsło, nie wiem jak to nazwać, skóra, jakby mi tak nachodziła na zęba, że nie byłam w stanie nic gryźć, bo po prostu czułam, jakbym gryzła własne dziąsło, własną skórę. Na początku się przestraszyłam, bo myślałam, że może źle mi zszyli i zostawili płat skóry. Aczkolwiek to się z czasem jakby wchłonęło. To zeszło i to przestało właśnie tak sprawiać, że czułam właśnie, jakbym gryzła własną skórę. I nic nie trzeba było obcinać, aczkolwiek byłam przerażona, nie ukrywam tego. Co jeszcze? No ta opuchlizna trzymała mnie też tak z ponad tydzień i kolejna rzecz, jaka była później, to to, że zrobiły mi się takie krwiaki w policzkach z jednej i z drugiej strony. W tym samym czasie zaczęłam czuć te krwiaki, nie wiem dlaczego przedtem nie czułam tego krwiaka. To było takie uczucie, jakbym miała takie strzyknięty botoks w policzki tutaj, w tym miejscu, nie wiem jak to nazwać. Ponoć powinno się takie krwiaki masować. Ja staram się je masować, ale wiadomo, głupio to wyglądało, jakbym chodziła przy ludziach i tak ciągle się tak drzebała tam, mniejsza. Także nieczęsto ukrywam, nie ukrywam, że nieczęsto je masowałam, bo po prostu zapominałam, ale na początku się bałam, bo to jednak krew, która tam w środku zasycha i to bałam się, że mi to zostanie taki wielki, nie wiem jak to nazwać, strób pod skórą. No ale się wchłonął, także takie krwiaki, nie ma co panikować, jeśli będziecie mieli takie krwiaki po operacji, bo one się powinny wchłonąć jak najbardziej. Co dalej? I dalej już 7 lipca w moje 18 urodziny miałam ściągane szwy i te szwy to nie było nic takiego, no nie było to nic takiego, że tak powiem, strasznego, bo po prostu w porównaniu do tego, co było przedtem, to nic. To takie małe, tam troszeczkę tak kapka krwi poleciała, to było tak mało, no naprawdę mało. I no takie, nie wiem, uszczypnięcie, coś tego typu, ściągnęli mi te szwy, nic prawie nie czułam, chwało to dosłownie kilka minut, nie było to nic przerażającego, aczkolwiek ściągnęli mi te szwy z obu stron w jeden dzień i
czułam, że coś jeszcze mi tam zostało. No i tak jakoś niedawno, z 2 tygodnie, tydzień temu, wzięłam nożyczki, takie zwykłe, małe nożyczki do obcinania paznokci, wiem. Zaczęłam tym, nie wiem, próbować coś wydobyć. Wydobyłam mały sznureczek, taki mały wiozadełko pod skórą miałam. Jednak był, miałam rację, był wbity tam. Aczkolwiek stwierdziłam, że nie będę lekarzowi zawracać głowy. Wzięłam, próbowałam obciąć, trochę to bolało, nie ukrywam. Obcięłam ten sznureczek i go próbowałam wyciągnąć, ale był już tak wrośnięty w skórę, że ciężko było go wyciągnąć, ale za którymś mocniejszym pociągnięciem to wyjęłam po prostu ten sznurek i sama sobie wyjęłam do końca te szwy. No i mam już to z głowy i już wszystko za mną. I teraz tak, tutaj wrzucę może zdjęcia, jak wyglądałam przy drugiej operacji, bo wysyłałam do koleżanki zdjęcia mojej opuchlizny twarzy, o czym zapomniałam wspomnieć wcześniej, także tutaj lecą zdjęcia. Oczywiście ten film nie ma zamiaru nikogo zniechęcić do usuwania ósemki. Jest to moja osobista historia, mój osobisty przypadek. Nie zapominajcie, że każdy przypadek ósemki u każdego wygląda inaczej. U jednego może być to bardzo, bardzo skomplikowana operacja, a u innego może trwać to dosłownie 5 minut. I naprawdę nie radzę na to patrzeć, nie radzę się zrażać, bo ósemki, jeśli się nie mieszczą, mogą sprawić ogromny problem, ogromny ból i utrudnić po prostu życie. Najlepiej, moim zdaniem, jeśli dopóki korzeń w ósemce się nie zrobi ogromny, to radzę Wam je po prostu usunąć, jeśli będzie taka konieczność. Co tu dużo mówić? Sąsiad musi stukać. Przepraszam za to stukanie. To sąsiedzi. Będę starała się mówić dalej, nie zwracajcie na to uwagi. Nie zrażajcie się. Nie zrażajcie się po prostu do tych operacji. Naprawdę nie ukrywam, że był to największe cierpienie w moim życiu, jakie czułam, jeśli chodzi o fizyczny ból. Ale myślę, że jest warto i naprawdę to uczucie, kiedy ma się to za sobą, jest naprawdę cudowne. Wszystkim, którzy są przed operacją ósemek czy coś, to radzę po prostu nie brać pierwszego lepszego lekarza, tylko kogoś polecanego, kogoś, kto naprawdę będzie się na tym znał. I jeśli lekarz będzie godny zaufania, to na pewno powinno pójść wszystko w porządku i życzę wszystkim powodzenia, jeśli macie, czeka Was jeszcze to. Ja na szczęście mam już to za sobą i tak właśnie wyglądało to u mnie. Także kończę ten filmik. Przepraszam, że jest taki długi. Naprawdę ciężko było mi o tym opowiedzieć trochę szybciej. Myślałam, że uda mi się to skrócić, jednak nie udało się, także kończę ten filmik i mam nadzieję, że nikogo nie zniechęcił, ale sami prosiliście o film, w którym zdam swoją relację z właśnie tej operacji, tych dwóch operacji. Także tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Żegnam się z Wami serdecznie, buziaczki.